Cóż, w pierwszym secie na początku graliśmy dobrze, graliśmy twardo. Przegraliśmy pierwszego seta i przestaliśmy grać. Drużyna z Warszawy nas złamała. Przestaliśmy w ogóle. No. Później od drugi, trzeci set mecz jednostronny bardzo. Michał Filip grał solidny mecz, nie było powodu. W sumie to był naszym, jeżeli na coś patrzeć, to w sumie naszym najjaśniejszym punktem. Także no to nie dajemy komuś grać tylko dlatego, jak się nazywa, tylko jak się prezentuje na treningach i meczach. Ostatnie mecze Michał ma po prostu solidne i zasługuje. Wygrywa póki co tam rywalizację. Na początku wygrał Max, teraz wygrywa Michał. Gra dobrze, nie ma podstaw, żeby go zmieniać. Trzeba zaznaczyć, że tak jak powiedziałem, no, jak upatrywać jakichś pozytywów, to w miarę solidna Grabicka, też bez szału, ale na pewno dobre wejście Kacpra Wasilewskiego, wykorzystuje słabszą dyspozycję teraz Michała Ruciaka. Bardzo mi się podobało, także no, cieszę się, że Kacper dzisiaj przy bardzo dobrze zagrywającej drużynie przeciwnika dał radę. Jest możliwość, że wystąpi w następnym spotkaniu. Teraz w lutym mamy 4 bardzo ważne dla nas spotkania. Chcemy punktować. Wyniki tak się układają w tabeli, że mamy bardzo realne szanse na 6, ale musimy teraz zacząć już wygrywać i na pewno poziom naszej gry musi być inny niż dzisiaj. Przynajmniej taki jak w pierwszym secie na początku. Tak, wydaje mi się, że przede wszystkim ostatnie nasze 3 mecze to był taki lekki dołek i rzeczywiście widać było, że męczyliśmy się w tych spotkaniach. Dlatego bardzo ważne jest taki mecz, kiedy potrafimy się odbudować i widać, że funkcjonują wszystkie elementy. Wydaje mi się, że przede wszystkim w pierwszej akcji byliśmy praktycznie nie do zatrzymania. Zespół z Radomia też myślę, że prezentował się troszkę poniżej swoich oczekiwań, ale nasza dobra gra to był klucz do dzisiejszego zwycięstwa. Tak, przede wszystkim wydaje mi się, że nie da się grać całego sezonu na takim samym poziomie równym, także kiedyś ten dołek oczywiście musiał się przydarzyć i wydaje mi się, że to był właśnie ten moment, ale tak jak pokazało dzisiejsze spotkanie, jesteśmy już na dobrych torach i oby tak dalej. No tak jak powiedziałeś, jednostronne widowisko, tylko szkoda tego pierwszego seta, bo naprawdę nieźle wyglądaliśmy, dobrze zaczęliśmy. Końcówkę przegraliśmy, szkoda tej końcówki, na następne 2 sety no to już pokaz siły Oniko i na ten moment aktualnie są lepsi i widać w tabeli, dzisiaj to było widać na boisku. Jeżeli chodzi o mnie, no czekam cały czas na takie szanse, fajnie, że w końcu dostałem. Troszkę więcej w tym sezonie zacząłem wchodzić, zacząłem grać trochę do obrony, teraz fajnie, bo się udało do przyjęcia, więc ja jestem zadowolony, szkoda tylko, że no, w takich warunkach jak w przegranym meczu. No, dokładnie nie pamiętam, czy tam wtedy Bartek był na zagrywce czy nie, ale no tak jak wcześniej powiedziałem, że ten pierwszy set, bo dobrze zaczęliśmy, naprawdę dobrze zaczęliśmy ten mecz, dobrze graliśmy w tym pierwszym secie, a coś pękło pod koniec tego pierwszego seta, no tak, no chyba tak Bartek był na zagrywce wtedy i pociągnął tam wtedy, nic, no trudno. No.